Siema widzowie, z tej strony Arczyk Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam się dla was, moi drodzy, odcinek Stepania do graczy. Jest to trochę odcinek dłuższy niż zawsze, ponieważ ostatnio wrzucałem tylko shorty na kanał, bo mi się po prostu, szczerze mówiąc, nie chciało nagrywać, ale teraz łapałem wenę do nagrywania i będą po prostu dłuższe odcinki. Także na początku chciałem prosić, aby każdy stawił tutaj suba, lajka i dzwona i wtedy będzie po prostu zajebiście. Sponsorem tego odcinka jest chlebek Clicker, no i w tym odcinku wylosujemy wam dwa chlebek Clickery. Jedyne, co musicie zrobić, żeby wygrać chlebek Clickera, to zostawić tutaj suba, lajka i dzwona oraz napisać w komentarzu jakiś kontakt do siebie, najlepiej, żeby był to po prostu e-mail. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania, na razie i yo, pozdro! Dobra, moi drodzy, tepam do pierwszej osoby i zobaczymy, gdzie to osoba mnie tepnie. Coś czuję, że będą to nogi. Nie są to nogi, ale jest to widzowie jego Kubo i tam mianowicie gdzieś tutaj jakieś miejsce do... Gdzie kopię? No po prostu w czarkach, gdzie po prostu kopię Stona. No spróbujemy sobie go tutaj zabić, ale nie wiem, czy nam się uda, bo z tego co widzę, tam jest jakiś jego kolega. Jest to gildia Cola, więc no może jakoś na farcie się uda tego typa pokonać. Aczkolwiek znając życie, pewnie zaraz przyjdzie jego kumpel. No i będzie tak jak zawsze dwóch na jednego, banda łysego, jak to po prostu jest w zwyczaju na Dragonie. Dobra, gości zjadł koksa przede mną. To jest bardzo ważna informacja, bo teraz sobie zjemy koksa i mamy nad nim... A nie, on nie zjadł koksa, o kurde, on zjadł refila. Ajajaj, to niedobrze, to niedobrze. Myślałem, że typ zjadł koksa, ale on jednak zjadł refila. Wiecie co, spróbujemy go poklepać, bo może mu padnie set, może padnie mu set. Ja mam 18%, ja tego typa wydaje mi się, że trochę więcej obiłem i zaraz powinien mu paść, bania mu powinna mu paść. Nie, nie pada mu jednak bania, mi padła bania. On musiał zmienić seta w takim razie. Dobra, gość musiał zmienić w takim razie seta, teraz właśnie też zmienia seta. Nie no, to dziwne, bardzo dziwne, że mi padła bania, a jemu jeszcze nic nie padło. Nie no, to jest coś nie tak po prostu. Nie podoba mi się coś, no i gościu spierdzielił widzowie do góry. No i standardował orka, teraz pewnie będzie tam czekał aż mi minie koks, no i tu po prostu wróci, nie? Tak na 100% będzie, będzie czekał aż mi minie koks, no i gościu sobie po prostu za chwilę tutaj wróci. No właśnie. On sobie teraz zapierdzieli koksa i ma nade mną przewagę. Wydaje mi się, że jestem lepszy od tego typa, ale właśnie przez to, co zrobił, no to nie mam szans go tutaj zabić, no bo ma nade mną przewagę w regence koksa. No szkoda, szkoda się mówi, ale no nic na to, takie coś po prostu nie zrobię. Ja mam jedynie szansę też rzucić perły, no ale tu jest tą miarka, przez co on mnie może po prostu w każdym momencie podkopać sobie tutaj na dół. No właśnie, mnie podkopał. Parę sekund wydaje mi się, że zyskałem. Odrobiłem na tym, że po prostu rzuciłem tą perłę. No ale no właśnie, ja mam tylko 6 refili już, dobra. On jest na refilach, dobra, i ciśnie na refila gościu. Może by polizał, jakby polizał, byłoby zajebiście. Padł u bania, spierdzielił. Skąd on miał jeszcze perły? Skąd ten typ miał jeszcze perły, co jest grane? Skąd ten gościu, cholera, jest miał jeszcze perły? On chyba się poszedł dobrać. Nie, no tak niewiele brakowało. No, on tam ma dobierkę, widzowie, na 100% gościu ma tam po prostu... Nie, nie ma dobierki, nie dobrał się, bo je refile. Dobra, szybko, cyk, kupujemy. Może jakoś cudem się udałoby go tutaj zabić. Nie, jakby się udało go tutaj zabić, bo zapadał mu kolejna bania. Mam, zabiłem go, 80 rankingu dostałem. Zajebiście, ale zajebiście, widzowie. Nie no, nie wierzę, że udało mi się tego typa tutaj zabić. No to jest niemożliwe, naprawdę. Masny żur został tutaj, widzowie, pokonany. No dobra, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, widzowie, tepam takiego zioma, co pisał na czacie, że kto chce klepę, to tepa równy teren. Zobaczymy, gdzie mnie tepnie. No właśnie, tak myślałem, że będą to, widzę, po prostu jakieś tutaj skybaza. Jest tu w ogóle jakiś z nim kolega, jakiś teletubiś. I tam chyba jest dwóch typa do góry, z tego co mi się wydaje, dobrze widzę? Aż nie wiem, czy dobrze widzę, ale, moi drodzy, tu jest bardzo łatwa ucieczka. Zobaczcie, no jaki grif tutaj chłopaki mają. O, dzieciaczki tutaj beznadziejne mają, beznadziejną tą bazę mają. O, dobra, bo Wojtasek do mnie leci. Ty, bo Wojtas do mnie przyleciał tutaj. Wojtas tutaj przyleciał do mnie. Zobacz, co robi Wojtas. Zobaczcie, widzowie, jaki ko... Co jest? Wojtas, jaki kurde Stevenson. Co ten Wojtasek zrobił? Ty, ty patrz, tego teletubisia tu zabije. Nie, to jest jakiś Kamil, a przed chwilą to jakiś teletubisz był. Pa to, pa, zrzucam typeczka, leci na dół i pa, i ginie, pa. Nie, nie, nie! Co jest? Pa, zginie jeszcze raz! Nie, myślę, że ten teletubisz jeszcze zginie. Ale jajca, co to było, widzowie? Gdzie ja tepnąłem? Nie mogę, nie mogę, to... Ja pierdzielę, dobra, typamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, widzowie, tepam do następnej osoby i zobaczymy, gdzie ta osoba mi, moi drodzy, tepnie. Co jest? Gdzie ja jestem? A, zio... Co to, co, nie wiem. Aha, bo gościu po prostu chyba dwie osoby tepnął naraz. Ty, nie, to była jego dobierka tego typu. Co? Nie wiem, o co tutaj chodziło, ale gościu tu, widzowie, stał bez seta, ten go tutaj zabił. Ej, nie wiem, o co tutaj chodziło, widzowie. Dobra, co zmienię seta na szybkości. W ogóle, nie wiem, typek się gdzieś tepnął. Nie wiem w ogóle, co to jest za miejsce, znaczy to jest na pewno jego gildia. To jest 28 poziom, więc nie wiem, dobra. Gościu je refila, te sobie zjemy refila na szybkości.
No widzę, że tu gość tutaj śnieżki jakieś. On ogarnie, powiem wam, że ogarnie ten gościu, bo dobrze się klepie. Naprawdę ten typek się dobrze klepie. Za każdym, po każdym hicie, to się w każdym momencie, gdzie chce iść refila, rzuca we mnie śnieżkę, bo chcę sprawdzać, ile mam po prostu HP. Jest to na pewno dobra, bardzo dobra taktyka. Pada mu bania, nie wiem, czy on ogarnie. Aj, kurde, gdybym był bliżej niego. Kurde, pada gościej bania. To jest właśnie to, że ja zmieniłem seta. Gość o tym zapomniał. No ale pytanie jest takie, czy on teraz do mnie wróci. Dobra, wrócił do mnie gościu tutaj. Co on je? Dobra, polizał! Zajebiście! Nie, no ale jestem mocarny. Kurde! Dzisiaj jestem nie do pokonania, nie licząc tej poprzedniej akcji, gdzie zrobiłem z siebie debila. Ale dobra, było git widzowy, było zajebiście. No dobra, ty, fajnie. Ciekawy jestem, ten gościu pewnie tu przyjdzie zaraz, pewnie cały dobrany witemy. I będę miał dupę. Idzie tu. Baza szybko. Udało mi się spieprzyć. Całe szczęście. Ja pierdzielę, myślałem, że nie uda mi się uciec. Zajebiście. Dobra widzowie, te mam do kolejnego zioma, który tutaj na czacie pisał, że do niego można TP albo jakieś demy daje czy coś takiego. O, jest to Skybase, tak jak ja zawsze robię, więc kurde dupa. Myślałem, że uda, może ktoś mi typek tepnie w nogi, ale kurde, nic tutaj nie zrobi. On, czy on do mnie rzuci perłę? Chyba nie rzuci do mnie perły, no kurde, boi się. No szkoda, bo się boi, no ale trudno się mówi. Dobra moi drodzy, tepam do kolejnej osoby i zobaczymy, gdzie mnie ta osoba, moi drodzy, tepnie. No dobra, bo on tu pisał, że kto chce bacona, to tepa. No i dupa Jasia, rzuciłem perłę, ale tutaj. Oj, żeby nie zginął, dobra, nie zginąłem. O, to typ miał tutaj po prostu skybazę, ale on perłę do mnie rzucił. Uuu, typeczek do mnie rzucił perłą, chce się klepać. Ty, to spoko. Jak chce się koleś klepać, to zajebiście, on tu ma swoją gildię, tak? Dobra, widzę, że gość ma tu widzowie swoją gildię. Nie no, sojuszu nie ma, kumpel, sojuszu nie ma. Ja tu wjeżdżam za tobą i ci oro robię. Robię ci oro, wariacie. Rozumiesz to? Jesteś w tym momencie klepany, byle... A, typ jest chyba bez stręża. Nie, dobra, co on tam je? Chyba koksa zjadł, nie wiem, ja się odwrócę, żeby nie widział, że jem koksa. No i robimy oro z gościem, tak o, robimy mocne oro z typeczkiem, ale chyba kumpel, tak właśnie słyszałem, że jakiś kumpel tu wyszedł jego. Choć widzę, że ten jego kumpel na razie mnie nie klepi, ale znając życie pewnie będzie tak, że jeśli ten ziomek zacznie ginąć, to wtedy mnie zacznie klepać, bo to tak zawsze jest takie, wiecie, jeden na jeden, no daj, jeden na jeden. Ale jak ginie, to potem nagle się wbija magicznie, już nie ma jeden na jeden, tylko z dwóch na jednego. No tak to po prostu widzowie jest w tych czasach. Dobra, mi się skończył, widzę koks, temu typowi też się skończył koks. Nie wiem, czy on zjadł koksa, czy refila zjadł? Chyba zjadł refila, ja sobie też zjem refila. Nie, on jednak zjadł koksa, dobra. Goście jednak zjadł koksa, widzowie. Wydawało mi się, że zjadł refila. Dobra, cyk, zmienimy sobie seta. Zmienimy sobie elegancko seta i zobaczymy, widzowie, co z tego wyjdzie. Czy uda się tego typa zabić, czy się nie uda tego typa zabić? No byłoby naprawdę fajnie. Choć gościu widzę tutaj, no uciekł. Uciekł mi niestety do kuboida. Wpuść mnie, dawaj, wpuść mnie do swojego kuboida. Dawaj, tak, dobrze, dobrze, wpuszczaj, kumpel. Dobra, zajebiście. Gość jest w szoku, nie, co jest? Kurde, dawaj, wpuszczaj. Co się dzieje, widzowie? Co się dzieje, dobra. Typ sobie wpuszcza do swojego kuboida, żeby zabił jego kumpla. Mam go. Dojechałem go, mam go, nie. Jestem idiotą. Nie, byłem tak napalony, żeby go zabić i na końcu nie patrzyłem na serca. O nie, jestem totalnym idiotą. Dobra, widzowie, tepam do kolejnego zioma. Tutaj typek pisał na czacie, że kto chce ity, czy tam killa, to TPA. I tepnął mi wiadomo w swój kuboi, no to było wiadome, widzę, to był akurat pewniaczek, się mnie tutaj tepnie. No ale zobaczymy, czy uda mi się go zabić, ale tu gościu z kolegą przyszedł. Co się stało? Ja nie byłem na koksie, czy co się stało? Ja pierdzie, nie wiem, co się teraz, widzowie, stało, czy ja byłem na koksie, czy co się stało? Nie wiem.